Diamenty fantazyjne stanowią około 0,1% wszystkich diamentów wydobywanych na rynek w całym roku. Natomiast te najbardziej popularne, mam na myśli diamenty w fantazyjnych barwach czerwonej, niebieskiej czy różowej, stanowią niespełna 0,1% wszystkich fantazyjnych diamentów. A mówimy tutaj o pełnej palecie barw. Rok 2016 po raz kolejny pokazał, że diamenty zyskują w oczach inwestorów. Mieliśmy kilka naprawdę ciekawych aukcji. Niech wymienię chociażby sprzedaż kamienia Oppenheimer Blue za blisko 57 milionów, za ponad 57 milionów dolarów, czyli ustanowiliśmy kolejny rekord przebijający transakcje z roku 2015, gdy najdroższym niebieskim diamentem okazał się tzw. Blue Moon. Również na rynku diamentów różowych mieliśmy swoisty rekord, bo słodka Józefina przestała dzierżyć już palmy pierwszeństwa i najdroższym różowym diamentem stał się tak naprawdę kamień The Unique Pink, który został sprzedany za, blisko, za ponad 31 milionów dolarów. Oczywiście nie trzeba mieć wielu milionów dolarów po to, żeby być już uczestnikiem rynku diamentów czy diamentów fantazyjnych. Pragnę zwrócić uwagę, że chociażby diament żółte, w fantazyjnej barwie żółtej, w ostatnich 10 latach przyniosły swoim inwestorom, posiadaczom prawie 170% zwrotu zainwestowanego kapitału. To są najpopularniejsze fantazyjne diamenty dostępne na rynku. Stanowią blisko 60% wszystkich fantazyjnych kamieni dostarczanych na rynek. Natomiast w dalszym ciągu są trochę niedoszacowane. Ich ceny dzisiaj pokrywają się z cenami bardzo dobrej jakości diamentów bezbarwnych, ale ich potencjał wzrostu ceny jest wielokrotnie wyższy. W Polsce również e, diamenty zaczynają mocno zyskiwać w oczach e, prywatnych inwestorów. Czy te bezbarwne o wysokiej jakości, czy te bezbarwne do chociażby pierścionka zaręczonowego, e, czy te fantazyjne, które dają faktycznie e, olbrzymi potencjał wzrostu w długim horyzoncie czasowym. Dyskrecja, e, oczywiście duży komfort posiadania. Bardzo wygodny transfer międzypokoleniowy majątku, swoboda poruszania się z częścią swoich majątków, swojego majątku po całym świecie, jednocześnie bardzo wysoki potencjał wzrostu ceny w, długim, w średnim i długim horyzoncie czasowym to dzisiaj zyskuje w oczach inwestorów również w Polsce.